Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Ponownie jestem w Marczu. Aktualnie na działeczce, gdzie będzie kresowy zlot poszukiwaczy. Ale to tylko tutaj auto zaparkowałem, bo idę troszeczkę dalej na sąsiednią działeczkę. Chciałbym wam tylko pokazać. Tutaj trawa się kosi na tej działeczce, którą jeszcze tutaj troszeczkę będziemy powiększać. Tutaj panowie budują nam toalety, bo nie będą żadne toje na tej imprezie, w naszej bazie, tylko takie z bieżącą wodą i porcelaną toalety będą. Prysznice też planujemy postawić tutaj w najbliższych dniach. No i się sporo u nas dzieje, jak słyszycie i widzicie. A ja powolutku ruszam z 900 Equinoxem na docelową działeczkę. Jest i pierwszy fancik, wyszedł kawałek łuseczki od małzerka, rozwalony oczywiście. I wyszedł kolejny kawałeczek łuseczki od małzerka. Chyba mi się wydaje, że znalazłem coś mega. Patrzcie. Strzemiono. Jeszcze materiał mosiąc. Ja pierdzielę. Kiedyś jakieś strzemiona znalazłem w studni w Marczu na magnesie, ale to wiele lat temu, już 10, może więcej. No strzemiono. Identyfikacja strzemiona długo nie trwała i już wiem, że to jest współczesne strzemiono z siodła. Tutaj na tej łuneczce ktoś miał wypadek, kiedyś urwało się i ja odnalazłem to jedno z kompletu. Dobra, szukam dalej. I trafiłem teraz pierwszą kuleczkę ze szrapnelka dzisiaj. Teraz trafiłem, tak mi się wydaje, że jeden grosz z drugiej RP. Tylko stan tej monety nie jest zbyt super. A może nie, może po prostu taka zaklejona. No, widać grosik, rocznik na pewno niewidoczny. W tej chwili, może na podsumowaniu uda się rozszyfrować. Takie maleństwo. Pierwsza starsza monetka 900 i to jeszcze jaka moneta, taka sama jak moje logo. Jest i kolejna moneta, tym razem wyszła złotóweczka z PRL-u. Teraz wyszedł kawałek takiej zardzewiałej śruby. Teraz trafiłem jakiś guziczek, sprawdzimy czy łóżko będzie. Jestem troszeczkę niżej przy takim rowie jakimś, tutaj bardziej mięciutko jest, przyjemnie, ale jak widać łóżka nie ma. Co za guzior, jakiegoś orzełka chyba widać. Oby nie PRL. Nie wiem, czy ma koronę ten orzełek, czy nie. Ma koronę, druga RP. Bez łóżka, ale fajny guziczek, proszę bardzo. Coś takiego teraz znalazłem. Nie wiem, co to mogło być. Tutaj jakby jakiś gwincik malutki. Materiał chyba miedź, mosiąc. Proszę bardzo. M-
może rączka od jakiejś maszynki do golenia. Mam i kolejną kuleczkę ze szapnela. Widać, że trafiła w coś, bo z jednej strony jest taka trochę spłaszczona. I znalazłem 20 groszy z drugiej RP. Rocznik to będzie chyba 23. I trafiłem kolejny guziczek, praktycznie przy samym pastuchu. Wykrywacz odsunąłem troszeczkę, żeby tak nie wzbudzał się. Uszko jest. Wygląda mi ten guzik na caraczka. I to nawet w ładnym stanie. Leżał sobie tutaj w takiej bardzo mokrej ziemi, więc stan guziczka jest super, że tak powiem. W takim błotku. Zazwyczaj tu widać, woda stoi nawet w takie upały jak teraz, to jest mokro. Proszę bardzo. Taki guzior. A teraz znalazłem coś takiego. No nie wiem, co to może być. Chyba to jest coś nowszego. Ale ciekawostka jakaś. Jak się chodzi, to się i znajdzie nawet kapsel z orzełkiem. Proszę bardzo. I znów mam gości na wykopkach. Troszeczkę chłodniej się zrobiło. Może słoneczko za chmurki i koniki wyszły. Powiem wam, że dzisiaj bardzo gorąco jest. I pewnie jeszcze z godzinkę tylko dam radę, bo już dwie butelki wody wypiłem i jest ciężko trochę. I mam jakąś monetkę i to będzie 1 zł z PRL-u. Od razu widać. Powoli kończę dzisiejsze poszukiwania i zawijam do domu. Jestem już w domu. To są śmieci i troszeczkę złomu z tego wypadu. A te dźwięki pszczół, jakie słyszycie, to są pszczółki na moim trawniku. Patrzcie, na lawendzie ile tego siedzi. Ale fajne te pszczółki, nie gryzą. I jakieś trzmiele też tutaj bywają. O, jest jakiś trzmiel. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Łuseczki różnego rodzaju, kuleczki szrapnelowe, czubeczki ołowiane. Ten oto przedmiot, nadal nie wiem, co to może być. Może wy wiecie. Dwie monety z PRL-u, złotóweczki. 20 groszy z drugiej RP, 23 rocznik. 1 grosz. Udało mi się rozszyfrować również rocznik pod lupką. 39 rocznik. Guziczek polski, również z drugiej RP. Ale niestety bez uszka, jak widzicie. I taki w dosyć ładnym stanie guzik Rosji carskiej z I wojny światowej. Poszukiwania w ostatnim okresie czasu są dosyć trudne ze względu na temperaturę. Niestety lato jest bardzo ciepłe tego roku. Na szczęście już niedługo żniwo się zaczynają i możliwe, że będę wyjeżdżał na jakieś nocki i spokojnie po jakichś polach zaoranych albo po ścierniskach będę sobie chodził. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!